Powstało pytanie, jak zrobić tą część z wzoru Summer Flies, ewentualnie, tak jak ja, wykorzystałam to do zrobienia dużych końcówek szala pastelowego. Wzoru, który generalnie jest ażurem, ale ażurem bardzo ładnym, bo z takimi położonymi poziomo oczkami. Wzorek bardzo efektowny, ale prosty. Żeby go zacząć, musimy mieć na drutach dwa rządki oczek prawych albo wzór francuski, jeżeli chcemy, żeby nam się to nie zaginało, ale w każdym bądź razie nie zaczynamy w pierwszym rzędzie zaraz po narzuconych oczkach, zaczynamy co najmniej w trzecim rzędzie albo dalej, zależy gdzie chcemy. Będziemy robić na razie na płasko, ale w odpowiednim momencie pokażę, jak to wygląda, kiedy robimy w okrążeniach. Oczko brzegowe oczywiście. I teraz będziemy robić takimi sekwencjami. Narzut, trzy oczka, narzut, trzy oczka. I w tych trzech oczkach będziemy czynić czary, które mają nam zapewnić to położone oczko ozdobne w tym wzorze. Czyli mam oczko brzegowe i zaczynam. Narzut, przerabiam na prawo trzy oczka. I teraz uwaga, pierwsze z tych trzech przełożonych oczek, czyli to, kładę przez drugie i trzecie. Nadal mam trzy oczka, bo mam ten narzut, pierwsze jako pierwszy, drugie i trzecie oczko i znowu robię to samo. Narzut, przerabiam trzy oczka i pierwsze z tych trzech przerobionych wbijam się w nie i kładę na tych dwóch pozostałych. I znowu to samo. Narzut, trzy na prawo i pierwsze z tych trzech przerobionych położę na dwóch pozostałych. Taką sekwencją idziemy do końca. Jak zauważyliście, nie powiedziałam, ile oczek mamy nabrać, bo możemy mieć dowolną liczbę oczek na drutach, ponieważ i tak w kolejnych rzędach nasz wzorek będzie się nieco przesuwał. I nawet jeżeli nabierzemy sobie liczbę oczek podzielną przez 3, to i tak później się okaże, że na początku trzeba będzie się zastanowić w kolejnym rzędzie, co mamy zrobić z naszymi oczkami. Uwaga, jak kończę, to muszę się zastanowić, czy mam jeszcze 3 oczka na zrobienie wzoru. Mam, czyli znowu narzut, 3 oczka na prawo. I to ostatnie, trzecie. Wbijam się i te dwa przeciągam przez nie, kładąc to oczko poziomo. I teraz uwaga, nie robię już kolejnego narzutu, bo zabraknie mi oczek, czyli przerabiam to sobie na prawo. I teraz uwaga, dla osób, które robią coś płaskiego, czyli szaliczek, przód swetra, rzędy parzyste to są rzędy, które są przerabiane wszystkie oczka na lewo. Jak leci, wszystkie narzuty, te dwa oczka, które są ściśnięte tym jednym położonym też, wszystko przerabiamy na lewo. Natomiast osoby, które robią w okrążeniach, kiedy dochodzą do zaznaczonego początku okrążenia, to okrążenia parzyste robią oczkami prawymi. Czyli zawsze musimy mieć jeden rząd lub jedno okrążenie zrobione tak, żeby po prawej stronie robótki były prawe oczka. Czyli na płasko jeszcze raz oczka lewe, a w okrążeniach oczka prawe. Mamy. I teraz będziemy robić kolejny rząd, w którym znowu będziemy robić to samo. Narzut, trzy przerobione, a potem pierwsze z nich kładziemy. Tylko teraz trzeba się zastanowić, gdzie ja mam to zacząć. Otóż nasze trzy oczka przerabiane na prawo mają się znaleźć nad narzutem. Narzut z poprzedniego rzędu ma być moim drugim środkowym oczkiem z trzech przerobionych. Czyli ja wiem, że to będzie moje drugie oczko, to będzie moje pierwsze, tu zrobię narzut, a te pierwsze trzy, ze względu na to, że nie zacznę od narzutu, muszę mieć oczko brzegowe, przerobię po prostu na prawo, żeby dojść do momentu, w którym mam zacząć robić wzorek. Czyli pierwsze oczko przerabiamy jako brzegowe, ja je przekładam, dwa na prawo, żeby dojść do odpowiedniego momentu i teraz wszystko mi się będzie zgadzało.
Po narzucie trzy prawe będą dokładnie na środku nad narzutem z poprzedniego rzędu. Czyli narzut i znowu dokładnie to, co było. Trzy na prawo, pierwsze z nich kładziemy. Narzut, trzy na prawo. Teraz już te oczka narzutu z poprzedniego rzędu automatycznie wychodzą nam jako środkowe w nowym wariancie wzoru. I tym sposobem idziemy dalej. Oczywiście rząd parzysty czy okrążenie parzyste, właśnie jak nam się zrobi coś takiego, czyli ja tu mam stanowczo za dużo, bo coś mi się nitka zaczepiła, to robimy tak. Oczko położone wraca na drut. Sprawdzamy, co mi się tu zrobiło. Ano, zaczepiła mi się nitka i robimy jeszcze raz. Im grubsza włóczka, tym ciężej jest sobie poradzić z tym przekładaniem, ale później to już jest w miarę proste. Czyli wracając, jeszcze raz będziemy w rzędach parzystych robić lewe oczka, a w okrążeniach parzystych prawe. A w następnym rzędzie znowu, jak będę zaczynać, to się zastanowię, gdzie mam zacząć. Narzut będę miała tutaj, czyli to będzie moje drugie prawe oczko, to będzie pierwsze. Czyli tu zrobię narzut, a oczka przed przerobię na prawo. Pamiętajmy o tym, że robimy to w sekwencjach. Narzut, trzy prawe, narzut, trzy prawe. Żeby nie pojawiło się coś takiego, że na końcu robimy narzut, a nie robimy już trzech prawych, z czego jedno oczko przekładamy. Bo wtedy ta robótka zacznie nam nabierać coraz więcej oczek, bo będą narzuty, po których nie nastąpi tak jakby zniknięcie tego jednego położonego oczka. Czyli pamiętamy, że narzut ma być przed, a nie po. I powtarzając w ten sposób dwa rzędy czy dwa okrążenia, robimy tyle, ile potrzeba. Jak widać, wzorek jest bardzo efektowny i bardzo ładny i z cienkiej włóczki, i z dosyć grubej na sweterki.